Ja, jeżeli... Proszę bardzo, pan Chodorowski. Jak państwo, szanowni, pamiętacie, na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę intencyjną o budowie szpitala w Prokocimiu Collegium Medicum. Jak dzisiejsza praca donosi, rozpoczęła się wycinka samosiejek właśnie na terenie wnioskowanym przez naszą Radę. Także dziękuję bardzo, dobre wiadomości. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko członków zespołu redakcyjnego po sesji dosłownie na 5 minut poprosić. Ktoś z państwa jeszcze jakieś ogłoszenia i komunikaty? Ja tylko chciałam jeszcze raz przypomnieć, że realizujemy zimowy oddatyzm. Mieliśmy problem, no niestety zdrowotny, trochę dzieci nam osadło, ale jesteśmy, że tak powiem, w miejscu gotowi. Sobotę 12. Centrum Zorba i zapraszamy. Jeśli państwo możecie, możecie zaprosić znajomych. Bilet żadnych nie ma, wstęp wolny. Telewizja tutaj Małopolskie TV będzie nas, że tak powiem, rejestrować. Załatwiamy telewizję Kraków, tak jak w tamtym roku. Mają nas przyjść odwiedzić. Pan u nas, że tak powiem, zarejestruje na zajęciach, czyli zajęcia konsulta, tak, na próbie. Także bardzo serdecznie zapraszam i chciałabym jeszcze prosić, żebyście państwo mnie wsparli, dlatego że ja nie chcę marnować pieniędzy w dzielnicy, w związku z tym organizacja warsztatów letnich, na które mamy już przeznaczone pieniążki, będzie polegała na tym, że będziemy organizować castingi. Jeśli będę ogłaszać castingi, to chciałabym przy każdym castingu w szkole, jakbym mógł któryś radny znaleźć czas ze mną jako przedstawiciel dzielnicy na tym castingu oficjalnym, wcześniej ogłoszonym, oczywiście profesjonalnie przygotowany być. Bardzo dziękuję i proszę o wsparcie. To są konkretne działania, tak, proszę bardzo. No skoro tam żeśmy dyskutowali, chciałem zapytać, żeby pan przewodniczący wyjaśnił, na jakiej podstawie można połączyć dwie oddzielne projekty uchwały w jedną. Nie, ja nie wyjaśnię tego panu, bo ja nie pamiętam, ja nie pamiętam. Ale teraz, nie, ja nie mówię tamty, bo tam żeby się dłużył. Tylko teraz. Ale ja powiem, nie pamiętam, co było na sesji. Pani na sesji ja to nie przewodniczący. Poprawką. Panie przewodniczący, mówię w tej chwili, dwie uchwały z priorytetów. Pan momencik, są osobno podjęte dwie uchwały, a pan do Rady Miasta... Nie, pan kiedyś są podjęte dwie. Według mnie, ja mówię, ja nie jestem w tym momencie, nie mam na tyle pamięci. Nie mam na tyle pamięci. Teraz. Ale jutro powiem panu, pan zgłosił ten projekt uchwały, rzeczywiście następny projekt uchwały był. Nie wiem, czy ja, czy ktoś to wychwycił i proponował poprawkę, czy poprawkę do tego. Bo były dwa projekty. Rzeczywiście, tak jak pan to wspomniał, są dwa projekty. Zgłosił jako priorytet jeden, żeby nie wykładać. I było to jednogłośnie przegłosowane i daję sobie za to, bo odpowiadam panu. Jeżeli pan mówi, że to zostało podłożone, to pan kłamie. Kłamie pan perfidnie. No bo ja mówię, nie podpisuję rzeczy, nie, bo pan powiedział, że to przewodniczący podłożył. Takie sformułowanie pan użył. Kłamie pan w sposób perfidny, naprawdę, bo oświadczam, nigdy żadnych dokumentów do Rady nie podkładałem. To, co Rada uchwala, podpisuje. Wychodzi to w terminie i tyle. Połączył pan. Nie, pan powiedział, że podłączył, znalazło się. Nie. Połączył. Dobrze. Więc proszę powiedzieć, przepraszam. To, jeżeli pan powie, że to jest przepraszam, ja mogę to nie, ja nie wziąć i rzucać po prostu. Nie. Pan, panie Marku, możecie powiedzieć połączyć. Pan często, państwo, pan i pan Mieszczyńska Pracowca używali sformułowania, że ja to gdzieś tam położyłem, rozłożyłem, że tego nie było. To są sformułowania państwa. Nie wiem, czy pana, nie będę się do tego odnosił. Myślę, że zakończmy ten temat. Naprawdę, bo mówię, nie jestem w stanie w tym momencie, po roku czasu, jak dzisiaj pan by przyszedł, dwa miesiące, wtedy jest po protokół. Myślę, że momentalnie by to wyjaśnił. Zapewniam pana, że momentalnie to zapis, rejestr utrzymywany. Ale nie mam potrzeby. Dziękuję. Widocznie byłaby potrzeba do. Nie, ale nie przyjmuję tego statusu ani regulamin. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Zwykła uczciwość powinna być po prostu i myślenie na tym, żeby było dobrze. Dobrze. Myślę, że. No dobrze panu mówi zwykła uczciwość, to dostępna. Tak, nie, tak? Nie, mówię nie. Panu zwykła uczciwość. No, zwykła uczciwość. Po prostu, żeby było to, żeby nie było właśnie takich sytuacji, jak obecnie są. No, takie dobrze. Obecnie są. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał o ogłoszenia i komunikatach? Piotruś, 18.30, tak? Tak. 12. Przepraszam, a nie może być o 18? Nie, to jest inna komisja.
12, tak? To komisja edukacji, jeśli można. Poniedziałek, godzina 17. Czy ktoś chciał wstrzymać się? Jeszcze? 11, czyli przed. Czy ktoś chciał jeszcze wygłosić jakiś komunikat? Nie widzę, wobec tego wszystkim dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na to spotkanie. Wszystkim dziękuję za przybycie i zamykam 30.